No hej, cześć, siema wam wszystkim, z tej strony Hubson. Co tam u was słychać, moi kochani? Bo normalnie dawno mnie tutaj nie było, a dzisiaj rano się obudziłem i tak dwa tytuły gier, których nie zdradzę, bo się obecnie ściągają i w sumie myślę, że dzisiaj jeszcze nagram jeden odcinek z tej nowej gry. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo Lektor? No, nie wiem po polsku jak to, no nieważne, diabeł tkwi w szczegółach, ale to nieważne. Lektor po prostu, nie wiem czy dobrze mówię, no nieważne, to jest mało istotne, jest, no mogę zdradzić, mój ulubiony głos, można powiedzieć, Piotr Frączewski. Także może się domyślacie, może nie. Bardzo fajny głos ma tam. Jak ja to usłyszałem, o matko. Huch. Aż szkoda gadać. Tak się fajnie go słucha. No ale wiadomo, każdy ma swój ulubiony głos. A dzisiaj sobie pojedziemy troszkę w Decru 2. Nowym w sumie GTR-em. Z Motor Passa. Fajnie zrobiony. Podoba mi się. Może być. Ciekawe, czy te samochody też się przeniosą do Motorfestu. Bo jestem ciekaw, jak to będzie brzmieć, nie? No tutaj na to nie brzmi, ale jak grałem w zamkniętą betę, co się dowiedziałem, że dostępna była tylko dla 100 tysięcy graczy na świecie, no to byłem pod wrażeniem, jak to tam wszystko słychać. Turbo, te zmiany biegów. Wszystko po prostu, całe otoczenie. Ale wiadomo, nie ma czasu tego, nie ma sił człowieka, tu jest 100 tysięcy miliardów innych zajęć. Ale mówię, że ach, czemu nie wróciło takie coś do mnie, że o, chłopcom budź się, trzeba nagrywać, okej. Co my tutaj dzisiaj będziemy robić, nie wiem, jak sobie tak pojeździmy sobie różnymi samochodami. O, mogę wam pokazać, bo ostatnio kupiłem Motor Passa za 3 miliony. O, mogę wam pokazać, jakie są nagrody ogólnie w całym. Jest taki, o. Drugiego mamy Bugattiego. Divine Edition. Okej, okay, fajnie wygląda te skrzydełka z tyłu, nie? Może być. Jeszcze jak się spoiler ten podniesie, to fajnie wygląda. Tutaj Ocean Spirit Smoke. Okej, okay, fajnie to wygląda. A, szarki, właśnie. Okej. Okay. Takie oponki mamy oto. No, szkoda, że nie ma efektu takiego dymu, nie, z opon, no ale... Nitro takie jakieś Ocean nowe. Tutaj deska surfingowa. Tu na dach deska surfingowa. 20 tysięcy, no też dostaliśmy. Tu pierdoły, tu o. Dolphin Horn. I nie wiem, o co chodzi. Dźwięk delfina w każdym bądź razie. 50 tysięcy, tutaj te śmieszne takie opony, o, zobaczycie. Jak w pralce, jak się tak patrzy, nie? Water splash, nitro. Nitro z wody, ok. Śmiesznie to wygląda. Tu 2000, tu 50 tysięcy. O, i tego dostałem, bo właśnie bardzo chciałem go mieć w kolekcji swojej, garażowej. Ma poszerzone tylne kapcie, to mi się podoba. I fajnie brzmi ten Mustang. Bosik oczywiście. 429, 69 rocznik. W sumie samochód, ciekawostka, samochód Johna Wicka. Wiadomo, musi pięknie brzmieć. Tu mamy jakiś neon. Nawet nie przyglądałem się ostro. Fajnie to wygląda, może być. Tasty. Crimps? Nie wiem jak to czytać. Underglow. Okej. Okay. Fajne. Jakieś paski na szyby. Takie sobie. Nie każdemu się musi podobać wszystko. Takie ten. Okej, okay, może być. Takie paski z tyłu. Bo jeszcze te oponki do zestawu. Okej, okay, 50 tysięcy. O, to jest spoko. Szaka rooftop. Spoko, fajne. To jest takie... No, po prostu fajne, podoba mi się. 50 tysięcy tu. A to ominąłem tutaj jakieś baloniki. Aha, bo to jest horn. Klakson.
Tiki. O, okej. Hawajosy. O, i właśnie ten samochód Camaro RS Ghost Edition. Bardzo fajne jest. Takie. Po prostu fajne. Ten dyfuzor z tyłu to jest moje. Ja to jakoś nie przypadam. Jakby było bez, to by było lepiej, mi się wydaje. Jak tak patrzę, patrząc, usunąć go, nie? Tiki Tire. Te maski. Fajne. No, może być. Horny, parrot, papugi, okej. Nitro mamy. I takie komiksowe, śmiesznie to wygląda. Helmeta. Okej, może być. 2000 części, szybki, te jakieś paski znowu. Tu mamy tego Haru Edition GTR-a zwykłego. Nie Nismo oczywiście. Ale fajny, fajny ten bodykit jest, podoba mi się. Ten tył taki fajny, nie? Ten bagażnik taki podwieszony, nie? Nie, fajnie, podoba mi się. Celebration Smoke, okej. Gwiazdeczki, spoko. Pink Stardust Nitro, okej. O, i to mamy. Hula Hula. Fajne, właśnie to się rusza. Jak się jeździ, tak się gibie, nie? Jak taka, jak ten piesek z główką taką. To spoko jest. No, kwiatki. Też takie okej, do dekoracji, do niektórych samochodów. Pacific Flower, Smoke, okej. Ale z tego wszystko najbardziej mi się to podoba. Jak na to patrzę, to mówię Vice City. Nie muszę tłumaczyć dlaczego. Właśnie, teraz przypomniałem, że mamy wszystkie części GTA. No prawie, tam bez jednego DLC niestety. Ale właśnie teraz mi się przypomniało. I dodali w sumie fajną rzecz, że można robić tak, jak chyba w Forzie było. Swoje własne te tory, wyścigi, wiecie, nie? I tutaj widziałem jeden, dzisiaj przeglądając sobie z ciekawości. Jeden wyścig, 664 km. Półtorej godziny, gdzie normalnie pół godziny jedziesz, to masz tam gwarantowane 300 chyba, 300 coś, 350 tysięcy, 320 tysięcy, plus twoje bonusy, no to tam masz, możesz mieć pół miliona albo coś. Ale tutaj to fajnie, że można swoje wyścigi robić. I fajnie to wygląda właśnie, że nie ma ograniczeń, że tam coś możesz dookoła całego kraju, całych Stanów Zjednoczonych jechać. No ale dobra, weźmy sobie na przykład samochodzik. O, z nowości mogę wam pokazać oczywiście. Mamy tak, Porsche Cayenne Turbo GT. Tak mi się spodobał w jeździe i w ogóle na kierownicy. Panamera Turbo Esthet Sport Turismo, no taka limuzynowa, wiadomo, ale jakoś bardziej ten Turbo GT. O, a ten jest najlepszy. 300ZX. Tym jeździłem, nie wiem, czy widzieliście, czy nie, na moim kanale. I już jakiś czas temu z zamkniętej bety Motorfestu 300ZX-em jak jeździłem. Jak to tam pięknie brzmiał ten samochód. Matko. No tutaj też w sumie pamiętam, dobrze brzmi. Swojego uznania, ale ja sam się przekonałem, że niektóre samochody na przykład mam super ponad 1000 km, coś ciężko się jeździ na kierownicy, trzeba już ustawienia zmieniać. Motorek fajny. Ustawienia zmieniać, żeby tyle mocy masz, to jednak musisz jeździć dobrze. To pamiętam. Ale tak to fabryczne, standardowe, normalne, lekko podkręcone konie, jakieś tam crossfingi. Fajnie to wygląda na szybce samochodowe.
Dobra. Dzisiaj myślę właśnie, kurde, muszę czekać. A, to szybko się pobiera, tak naprawdę. A, zaraz zerkniemy. Fajnie, ten guzik. 23% ma. Już bym wygadał się. Nie ma tak łatwo. Czekajcie, co by wam jeszcze mógł pokazać? A, tego mam chyba nowego. Nawet nie jeździłem nim. Widzicie, dystans zero. Nic. Ten jest fajny, fajnie brzmi. O, tego mogę wam pokazać, jak to brzmi, jak to wygląda. Bardzo fajny wygląd. Moje pierwsze te Camaro, RS, przepraszam. Fajnie brzmi, podoba mi się. W środku, o, właśnie w środku. Zadowolony wszystkim, bo... No tak, no, normalnie, no nie ma tutaj jakichś, nie wiem, 3000 zegarów, nitro i tak dalej. Fajna kierownica. O! Coś nam tam miga. I fabryczny fajnie się jeździ. Jest taki efekt prędkości. No wiecie, o co mi chodzi, że nie masz 1900 koni, jak i wiesz, na dwójce masz prawie 300 na godzinę, no może nie? Gdzieś się tak szybko idzie. O, tu gdzieś on był. Nawet się zagadałem, nie zwróciłem uwagi, że tutaj się miga mi. O, widziałem. Czekajcie, musimy się wcisnąć tam. Przepraszam. Podnoszę się, nawet nie widziałem, patrzcie. Ja myślałem, że świeci przez kratki. Ostro. Goddammit, fajne. No tak, widzicie, przy okazji po drodze. Może level nabijemy. O, 200 na PS4. Szkoda, że nie można cross save'a zrobić. Nie. Z Wiedźminem można, no ale to jednak widzicie, tak to bywa. No dobrze, co by tu można by jeszcze... O, widzicie, mamy te Bugatti moje, 2000 ponad kilometrów przejechane tym. Ten fajnie wygląda taki, nie? Divine Edition. Ale jak wiecie, tak pomyślałem, musiałem zmieniać ustawienia i tak dalej, żeby to sensownie jeździło po drodze i się trzymało drogi, a nie fabrycznie kupiłem. Kurde, nie dało się jeździć. To też jest fajne, nie Camaro, tylko Corvetta. Bardzo fajna, ma dużo koni. Fajnie się jeździ, przyjemnie. O, i z nowości jeszcze tego mamy, zapomniałem. Unik. O, ten właśnie, 720S McLaren. No, P1, wiadomo, mój ulubiony samochodzik. Taki, wiecie, Tutaj offroadowe to... Offroadowe to my mamy to, C3, C3 z WRC, można powiedzieć. I pierwsze moje Ferrari, bardzo ciekawie jeździ, szybkie jest, Porsche. Jak ja to się śmieję, Porsche mówię. 911 Carrera. Też fajnie jeździ. I tutaj mamy jakieś super bestie. Patrzcie. Co to jest? Ja się pytam. Z Kritorsów oczywiście. Egzotyczny, jak ja to mówię, samochód. Ale fajnie opony mu zrobiłem. Bo on ma zwykłe, standardowe. A to chyba jest... Dostałem z tego motor w pasu? Wcześniejszego? Tak, chyba tak. Kurde, jak to wygląda? Jak statek jakiś F-16 albo coś. Jak się tak patrzy na niego z przodu, nie? Nad tym nie jeździłem, a może byśmy się przejechali? No, tym jeździłem trochę, ale to chyba wyścigi. A weźmy sobie, przejedźmy się. Jak to wygląda, jak to brzmi? O co chodzi? To ile obrotów? No tak, to jest kurde. O matko, jakie to szybkie. Weźmy sobie, spójrzmy sobie, zobaczmy. Wow! Właśnie przypomniał mi się efekt, ale nie wiem, czy będę zdradzał, ale to tak, taki szczegół można zradzić. Ale szybkie, ja pierdzielę. Wybaczcie. Jak grało się te pierwsze odpalenie gry Motor Festu, czyli The Crew Motor Fest, tego co ma być chyba 14 września, jeśli się nie mylę, czyli no, niedługo. Miesiąc, no, można powiedzieć. I tam był fajny motyw. Czemu mi tak kamera krzywo jest? Nie wiem, wydaje mi się chyba.
Aha, bo mnie skręca głowę. Dobra, nieważne. Co ja chciałem? Tak, że tam właśnie jest, jak masz wyścig F1 formułami takimi bolidami, to jest zużycie opon. To jest genialne. No, panie. Nie ma klaksonu. Aha, tak. No pierdziele, jak to szybko idzie, matko. No patrzcie. Już 200-300. Nic nigdy przed sobą. Zginiemy na pewno. O matko. Bez nitru, 7 biegów, ale jakie obroty. 14 tysięcy. Gdzie zrobił, bo... O, nie. Tam było chyba 400 na godzinę, widziałem. A, gdzie mu nie? To śmiesznie się tu nie idzie. O, Regera. Będzie mój duży. Ja włączyłem właśnie te niki, te nazwy tych graczy, bo to mi się zachwaniało troszkę w sensu. Nie no, to jest sakra, to jest za szybki samochód. No ale dobra. Co my tu mamy? Nie mamy helikoptera. Bossów nie zrobiłem. Jednego tylko bossa zrobiłem w grze. Czyli dostaliśmy pojedynkę ze streetu. Tego streetowego. Ulicznika, o, można tak powiedzieć. Co my tu mamy? Miatę mamy do przerobienia. Też szkoda, że nie ma właśnie tych starszych modeli, nie? Bo nie pamiętam, musiałbym sam przejrzeć. O, mogę wam jeszcze na koniec Porszakiem się przejechać. Uuu, tutaj ktoś przyjechał. To jest też fabryczny Porsche, ale bardzo fajnie się jeździ, fajnie brzmi. Nissanem ktoś fajnie jeździ, że na nim spoko, taka integracja z ludźmi. Panie, jakie rondo. Samolot przynajmniej leci. Na nami przynajmniej. No, ściur. Ja też nie lubię, jak oni przeszkadzają, no ale dobra. Fajny Porsche, fajnie brzmi. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, GTR-ka bym wziął. O. Taki cwaniak to Nissan z Nissanem będzie jeździł. Trzymamy się. Takie miejscówka, taki parking. No pewnie się w dup... No nie, żeby nie rozwalać. Ja nie lubię jakieś przeszkadza. Chyba w kamienie wydupi. Okej. Oj, nie chciałem, no trudno. Pip, 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 pip. Dobra, także mam nadzieję, że wam się podobał taki luźny, gadankowy odcineczek. Ja będę ściągał dalej, zobaczymy ile procent. No 28, bo gram, dlatego jest wolniej. Ale też nie ma tragedii. Dobra, ja to wrzucam, renderuję. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.